Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. W dniu dzisiejszym znajdujemy się nad zbiornikiem w Kraśniku. Proszę nam powiedzieć, co to są za zawody dzisiaj? Dzisiaj mamy pierwszą turę Grand Prix Lubelszczyzny, organizowaną przez zarząd okręgu, drużynę Stynka Ryba Bełżyce przy pomocy burmistrza miasta Kraśnik. Kto jest organizatorem zawodów? Stynka Ryba Bełżyce. Szanowni Państwo, drodzy koledzy, szanowni koleżanki, oczywiście zapomniałem o koleżankach. Jak już padły te słowa, znajdujemy się nad pięknym Zalewem Kraśnickim. Dzięki sprzyjającej atmosferze, która panuje w władzach samorządowych miasta, udało nam się zorganizować tą pierwszą turę spowikowego Grand Prix Okręgu Lubelskiego. Jak koledzy powiedzieli, kolega powiedział, w zasadzie organizatorem jest Stynka Ryba Bełżyce. Jest to klub, który został stworzony akurat w tym roku na nasze potrzeby. Wiadomo, że ludzie w jakiś sposób się integrują, to akurat powstała taka grupa. My jako Okręgowy Komitet Sportowy bardzo się przyczyniamy do tego, żeby wspierać tych naszych organizatorów. Stąd to moja obecność, również kolegów z OKS-u pozostałych, więc mówię tu o koledze Marcinie Kazimierczaku czy Michale Rapa, którzy czynnie wspierają nas w tych organizacyjnych sprawach. Ja myślę, że dzień wczorajszy był dniem bardzo udanym, mimo wszystko, że ryba ta nie chciała tak współpracować, jakbyśmy sobie tego wymarzyli. Myślę, że jedną przyczyną była to, że była dosyć chłodna, więc noc była z przymrozkami, minusową temperaturą. Dzisiaj ta noc była już na poziomie 7-8 stopni Celsjusza i myślę, że aktywność ryb się zwiększy i zawodnicy będą szczęśliwi, że łowią dużo, dużo, dużo rybek. Ja ze swojej strony chciałbym bardzo podziękować Krzysztofowi za pomoc, bo bez jego udziału nie udałoby mi się zorganizować tutaj zawodów. Bardzo duży wkład ma również Urząd Miasta Kraśnik oraz nasz kolega z OKS-u Michał Rapa. Ja powiem krótko, jeżeli nie ma jakiejś drużyny, która chce współpracować, to nigdy się nie uda zrobić nic. Ważną rzeczą jest, że była drużyna, która chce razem współpracować. To, co Rafał właśnie powiedział, drużyna jest najważniejsza. Dziękujemy.